Dzień dobry, nazywam się Sebastian Gajda, jestem specjalistą chorób oczu i opowiem Wam dzisiaj o raku podstawno-komórkowym skóry powiek. Jest to najczęściej występujący złośliwy guz u ludzi. Powieki są częstą lokalizacją tego guza, najczęściej pojawia się na powiece dolnej, zdarza się, że pojawia się w kącie oka, przy środkowym, w kącie bocznym. Może się pojawić także na powiece górnej, ale to jest akurat najrzadsza lokalizacja. Ważną informacją na temat raka podstawno-komórkowego skóry jest to, że nie zagraża on życiu. Ten nowotwór nie daje przerzutów, nie jest groźny dla życia. Natomiast jeżeli już pojawi się na skórze powieki w tym wypadku, zaczyna rosnąć, rośnie powoli, ale nieprzerwanie. Czy jest to problem, który nie zniknie sam się nie rozwiąże. Taka zmiana się nie wygoi, będzie rosła stopniowo coraz większa, a w końcu może zagrozić funkcji powieki, a co za tym idzie, może zagrozić funkcji widzenia. Sposobem na wyleczenie raka podstawno-komórkowego skóry powiek jest jego wycięcie. Niekiedy oznacza to potrzebę wycięcia 1/3, czy nawet 1/2 powieki, a więc bardzo duży fragment powieki trzeba wyciąć, co może stanowić zagrożenie dla jej funkcji. Właśnie dlatego wczesne rozpoznanie jest bardzo ważne. Im mniejszy guz, im mniejsza zmiana, tym mniejsze cięcie, tym szybsze gojenie, tym lepszy efekt kosmetyczny, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia funkcji powieki. A więc jeszcze raz. Rak podstawno-komórkowy skóry pojawiający się na powiekach nie zagraża życiu, ale może zagrozić powiece i może zagrozić widzeniu. Dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie. Jeśli jakakolwiek zmiana na powiece budzi Twój niepokój, nie wahaj się, idź jak najszybciej do lekarza. Rozpoznanie może postawić okulista, ale może to być też dermatolog, chirurg, onkolog, czy lekarz rodzinny. Dziękuję bardzo. Do widzenia.